Okay, so we can start. Welcome to the press conference lab after the game, fourth round of the Europa Plus 32. We are with Vladimir Perasovic, coach of Valencia Basket Club. Coach, please, your words about the game. First, I want congratulations to Sterman Zelena Gora. They play a very good game. They play with energy, with heart, and the victory is clear for that part. No? We play a game without toughness, without everything what one serious team need to have today. So we come in the third quarter with one after the second quarter we have great percentage of the shot, but we winning just 2 points. We don't make fouls, we don't make any contact. They have many offensive rebounds, and finally the game will be open, we know. So in the third quarter we play really bad, but in the last moments when we have possibility to win, I think the two decision of the referees was the key, and they don't call two fouls, what is very clear, no. But it's not, it's something what they saw always in Euro Cups, no. Przede wszystkim gratulacje dla Stelmetu. Zagrał bardzo, bardzo dobry mecz z energią, bardzo twardo, bardzo zacięcie. No, to był naprawdę świetny mecz w wykonaniu Stelmetu Zielona Góra. My graliśmy dobrze, w trzeciej kwarcie już było dużo gorzej. Nie faulowaliśmy tak dużo, nie było jakby widać tej zaciętości. Stelmet za to, no, widać było taką wielką energię, wielką chęć zwycięstwa, dużo walczył, zbierał, faulował. Był w pewnym momencie moment, gdy doszliśmy, że mogliśmy to wygrać. Niestety były dwie decyzje sędziów, które ostatecznie mogły zaważyć na wyniku. Tam były faule, ale nie do końca wygląda tak, jak chyba jak powinno. Tak więc, no, jeszcze raz gratulacje, to był dobry mecz dla Stelmetu. Coach, please, few words about the game. Like you saw, a tough game for both team. I will tell that we beat tonight a really, really quality opponent, and this is something what practically I cannot tell I was expecting after the last game, but I was like a dream about that, about this kind of respect and response. Sorry. From all my players and generally from all team, and this happened. I can tell that we show tonight that we can compete on this level, that we are not like a team who will like be static in this league and wait only competition to finish. Now after that, you know how is I will let to media and fans story if we win in the stand and if we win somewhere how will be, because I don't want to watch in the past what happened. We watch in front of us, and we hope that we can continue in this competition to continue to play, let's say, on this level, or to try to be close to this one. I can tell one more time for both team, congratulations. I think it was a tough game with everything, with fire alarm and everything, but that is life and what we can say. Thank you very much. Był ciężki mecz dla obu ekip, na pewno bardzo twardy. Ostatecznie udało się pobić wielkiego rywala. To coś, czego może nie do końca się spodziewałem, ale po prostu bardziej marzyłem o tym, co pokazali moi zawodnicy, z jaką energią podeszli do tego meczu. Pokazaliśmy tym spotkaniem, że możemy walczyć na tym poziomie, że możemy rywalizować z najlepszymi drużynami. I no, można spekulować o tym, co by było, gdybyśmy wygrali w Ostendzie, jak mogłoby to teraz wyglądać, ale trzeba się skupić na tym, co będzie, na przyszłości i o tym, na tym, co nas czeka. Gratuluję tak rywalom za podjęcie walki i ostrą, twardą grę fair, jak i moim zawodnikom za wspaniały mecz, no, za tą całą historię z alarmem, to też było ciekawe i w pewien sposób pokazało, jak wyglądał ten mecz.
Czy mają Państwo jakieś pytania? Ja mam króciutkie pytanie o końcówkę, bo graliśmy na styk. Już nie pierwszy raz graliśmy mecz wyrównany do końca. Trener myślał w głowie coś miał, że kurczę, znowu na styk, że to był ostatni rzut, może zdecydować. Uciekajcie chłopaki od tych Hiszpanów jak najmocniej. Of course yes, but this is like I think I think that we are playing second season in Europe like a club here, and that if we are more, I think on this kind, let's say, or European competition, we will have more this kind of situation. Now everything is really fresh and was happened three times for season, and of course it's not nice, but I guarantee that will happen several more times, maybe not in this season, but of course in the life of all of us. But I don't want to tell that we was not scared, but we was planning only to make foul. If they will be in position to shoot after a couple of seconds, and this even don't happen because it was like they immediately shoot the ball and miss. Even they don't give us opportunity to make this foul, but for us was most important to don't allow 3-point shot. Because, you know, 3-point shot again will put us in the same kind of the river, like, my God, again, in the last second. But this is a sport, and I cannot tell, you know, sometimes it's very hard to explain what happened in the last second. Because if somebody can explain me what we can do 10 seconds till end, if an opponent have a ball and we have 1 point plus, what we can do? We can try to make defense or make a foul. Making a foul, we give advantage to them. Making a defense, it's a win. Happened to us against Ostende this situation. And it's not a lot of like thinking right now. Happen will happen, and we can tell who make mistake. But this is life. They score from 7 meters, and that is a life. That is a luck. Sometimes it's a luck. Like I tell in against Montepaschi, they win because they have more luck. And somebody can tell we have less luck than them. Of course, yes. But this happened. I hope this will come in some moment back to us, and we will recover. And we have all games similar. We have Montepaschi similar, completely similar situation, with 1 point. You know, because sometimes we can talk about maybe if we make foul this or that. That is a no-win situation. And I can tell, for me, it's a luck. Sometimes you need to deserve luck with some your decision, previous decision. But let's don't talk about this. Why you always make some kind of a question like this? To może zacznę od końca. Trener tak. Nice question. Trener tak troszeczkę spekulował o tym, o tych ostatnich sekundach, jak to bywało wcześniej. No, wcześniej 3 razy się nie udało, teraz ostatecznie się udało. Natomiast no, gdy jest te 10 sekund, to czy faulować i dawać rywalom piłkę, czy czekać i próbować bronić. No czasami no jednak tutaj decyduje szczęście i naprawdę można spekulować na różne sposoby, co zrobić w takim wypadku odnośnie poprzednich meczy. No teraz po prostu zagraliśmy dobrze w tej końcówce. No i zaczynając jakby od tego, co mówił trener, to tak oczywiście czuł tą jakąś presję, która w tych ostatnich sekundach się pojawiła. Ale gramy w Europie z rywalami bardzo trudnymi, bardzo silnymi i tak naprawdę coraz więcej, znaczy takich meczów było dużo i w Europie będzie więcej, ponieważ no to jest rywalizacja na najwyższym poziomie, te mecze są na styku i no i tak naprawdę czasami w tej końcówce no po prostu to szczęście jest potrzebne.